Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. W dzisiejszym odcinku standardowa analiza Bitcoina oraz ETH. Wyznaczymy sobie potencjalne strefy zakupowe oraz sprzedażowe na tych dwóch walutach. Także zacznijmy na początku od samego Bitcoina. Mówiłem Wam w poprzednim odcinku, że w tym właśnie momencie 21600 dokładnie tutaj jest EMA 200, ta czerwona, która trzyma bardzo ładnie tą cenę i było właśnie bardzo ładne dojść do tej strefy oraz tutaj była reakcja z linii trendu, czyli z takiej podstawowej analizy technicznej, także po zauważeniu tej świeczki Doji tutaj w tym momencie, tak, ta świeczka, wiedziałem, że już będzie zmiana trendu i trzymałem tego shorta do okolic TP1 20680 tutaj gdzieś, tak, to było już pod wieczór i kolejny take profit oddawałem właśnie po wybiciu tego niższego dołka, bo wiedziałem, że w tych oto rejonach jest bardzo dużo pieniędzy do zebrania. Dalej uważam, że właśnie w tym oto momencie tutaj jest dużo kasy do zebrania z longów i tych longów jest bardzo dużo na rynku, także być może zobaczymy zejście właśnie z tej czerwonej strefy i zebranie tej kasy. Także rozegrałem tego shorta na Bitcoinie bardzo ładnie, longów nie łapałem, ponieważ wiedziałem, że tutaj jest dużo kasy do zebrania i jedynie mam teraz strefę na shorty tutaj ze strategii Smart Money, czyli bardzo dobrej strategii, którą używam, oraz drugiej strategii M, ze strategii M, tak, fajne wsparcie i opory można wyznaczać z tych właśnie strategii. Także tutaj mamy strefę na shorta 21150 i 21600. Jeżeli ta strefa nie utrzyma, no to prawdopodobnie zobaczymy już 29900 do okolice tego szczytu, gdzie mamy double top i dużo kasy również do zebrania. Ale myślę, że możemy zawrócić właśnie pod z tej linii jeszcze dalej spadkowo i nawet wybijając ten niższy dołek, gdzie mamy dużo kasy z longów do zebrania, ponieważ tutaj w tym momencie były zawierane pozycje na wzrosty i będą oni prędzej czy później zbierać te pieniądze, czyli tą kasę z longerów, którzy nie realizowali jeszcze zysków z tych longów. Tutaj mamy drugą dużą strefę zakupową na Bitcoinie i trzyma nas ona przed dalszymi spadkami, a tutaj mamy, można powiedzieć, duża strefa zakupowa. Jest ona brana pod uwagę przez ten gap, który jest do wypełnienia na tutaj można powiedzieć 19 tysiącach, tak dokładnie, i do zamknięcia gapu jest tutaj niewiele, także zobaczymy, czy oni wypełnią ten gap, czy po prostu zobaczymy jakieś wzrosty, ale właśnie tak jak mówię, tutaj mam dwie strefy spadkowe. Ok, przejdźmy sobie do ETH. Na ETH mamy również strefę spadkową w tym oto momencie, o taki czerwony box, ponieważ że tutaj rozdzielam sobie to na dwie pozycje. No i mamy linię trendu spadkowego również tutaj, która nas trzyma przed dalszymi wzrostami, tak, i tutaj możemy przyciągnąć sobie linię trendu wzrostowego, taką pionową, można powiedzieć. Ok, także trzyma nas ona przed dalszymi spadkami. Tutaj również mamy dużo kasy do zebrania, bo mamy, można powiedzieć, podwójny dołek i będą chcieli tę kasę zebrać. Co do strefy zakupowej na ETH, no to duża strefa zakupowa na ETH, taka można powiedzieć duża, no to jest ona w tym oto rejonie z H4 i tutaj bardzo dużo reakcji było, przez to ta strefa jest taka duża. Możecie spojrzeć na te dwie świece spadkowe, są bardzo długie i w tych oto rejonach są pozycje na wzrosty, tak? Także tak to wygląda na Bitcoinie oraz ETH. Na ETH w tych rejonach dopiero i tutaj mamy kolejną świecę przepraszam, strefę spadkową, gdzie ja bym rozgrywał shorta na ETH. Ok, także tak to wygląda na Bitcoinie oraz ETH. Przejdźmy sobie jeszcze do wskaźnika strachu. Mamy na 11 punkcie, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W następnym tygodniu była, w poprzednim tygodniu była na 7 punkcie. Także tak to wygląda na tą chwilę. Mamy wyznaczone strefy zakupowe oraz sprzedażowe i tak to wygląda. Także widzimy się w kolejnym odcinku.
Pamiętajcie, że wszystko, co widzicie na tym filmie, to jest żadna parada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie na temat tego, co się dzieje na Bitcoinie oraz ETH. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Oraz dziękuję za tak liczne wyświetlenia pod ostatnim filmem oraz bardzo dużo lajków oraz komentarzy, za co bardzo dziękuję. I również chciałem wspomnieć o Bybicie, o Launchpadzie pod tym filmem i pod filmem, który dzisiaj wrzucę, jest również reflink do giełd, do Bybita również jest i polecam właśnie robić te launchpady, klikacie sobie tutaj na trade, klikacie launchpad, następnie musicie mieć kryptowalutę Bit, czyli giełdową Bybita, tylko nie wiem ile tam jest potrzeba, trzeba tych bitów 50 minimalnie, także to jest jakieś $25, a naprawdę możecie zyskać dość dużo. No i tutaj jest za $100 wejście w tak zwana loteria i można wygrać do 3000 OBX, tak? I wylosowane jest tam chyba 10 czy 20 numerków, także naprawdę warto to robić, ponieważ w tamtym filmie pokazywałem Wam tą alokację i launchpad z coina WLKN i tam było na $100 w tej alokacji było $60 w zysku, także moim zdaniem osoby, które zaczynają z krypto, no to moim zdaniem jest dobry ten Bybit i Launchpad, także przypominam, że pod tym właśnie odcinkiem i dzisiejszym również znajduje się reflik do giełdy Bybit i moim zdaniem jest to jedno z lepszych, a nawet najlepszy giełd w tej sytuacji rynkowej. Jeszcze jedna informacja, w poprzednich odcinkach kilka osób pisało, jak nawiązać ze mną współpracę i jak to wyglądało, no to proszę kontaktować się przez Facebooka i ja tam opowiem więcej, nikogo nie namawiam, jedynie mogę pokazać możliwość, jaka jest, bo jednak musiałem gdzieś nauczyć tego, co tutaj Wam pokazuję w dzisiejszym odcinku i te strefy zakupowe oraz sprzedażowe nie są rzucane na wiatr, tak? Także dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!